Cześć! Ostatnio chciałem wam nagrać Pokémon Go, ale niestety jak byłem w górach nie miałem zasięgu, a była idealna okazja. Tak czy siak, telefon mi wysiadł, a ja mam dla was pogadankę na temat właśnie tego, czy Pokémon Go jest najlepszą i można powiedzieć, że najpopularniejszą grą w 2016. Jeśli chcecie oczywiście serię z Pokémon Go, po prostu dajcie mi znać lajkami czy też komentarzami, naprawdę wszystko zależy od was, nie będę dawał żadnego progu, nie zależy mi na tym, tak naprawdę tylko chcę, żebyście dali mi znać. Więc lecimy z koksem. Dobra, tak więc zaczynamy pogadankę, jest ze mną Draku teraz. Siema, siema. No i cóż, będziemy sobie grać w Diablo, możecie sobie po prostu zminimalizować ten filmik, odpalić po prostu sobie jakąś gierkę, nie wiem, położyć się w łóżeczku, cokolwiek, my sobie po prostu będziemy gadać. Dlaczego w tym filmie nie gramy w Pokémony? Bo tak, nie, bo... Bo nie ma w co. Nie, bo nie ma w co tak naprawdę. Myśleliśmy, że PokeMMO to jest MMO, ale się okazało, że to nie jest MMO. A chcemy po prostu w coś w dwójkę po prostu popykać. Więc to cóż, odpalmy sobie jakiś tam poziom trudności, nie wiem, jakiś w miarę łatwiejszy. Dawno nie grałem, jak mam być szczery. No i cóż, zacznijmy z tematem. To nie wiem, ty Draku chcesz zacząć, czy wolisz bym ja zaczął pięknym wstępem? Może zacznij zrobić pięknym wstępem. Nie no, zacznij. Dobra, więc tak, jak już wiecie lub nie wiecie, chociaż wątpię, że ktoś nie wie, od kilku dni na topce, można by powiedzieć, jest gra Pokémon Go. Dlaczego się wyróżniła tak bardzo? Chociażby tym, że gra korzysta właśnie z GPS-a. Chodzimy właśnie naszym trenerem. Wcielamy się w trenera właśnie Pokemonów, chodzimy po naszym mieście, łapiemy te Pokemony, są dosłownie w przeróżnych miejscach, są też właśnie wodne Pokemony, które występują w wodzie, są też różne, powiedzmy, zabytki, które możemy zwiedzać i za jakby zwiedzanie ich dostajemy Pokédexy różne, Pokebole dostajemy, różne takie fajne fanty. No i generalnie tak, gra zyskała generalnie popularność przez to, że jak sami wiecie, jest dosyć, powiedzmy, jest to w dosyć takiej, nie wiem, nowoczesnej technologii, może by tak to określić, bo jednak wcześniej nie spotkaliśmy się z taką grą, powiedzmy, że nikt nie miał takiego pomysłu, by coś takiego zrobić. No i cóż, dzisiaj będziemy, że tak powiem, rozmawiać o sukcesie tej gry oraz postaramy się przybliżyć jakby sytuacje gry, które też niegdyś były mega popularne i co tak naprawdę je spotkało z czasem, nie wiem, generalnie po czasie. No, tak. Dokładnie. Co ich sukces sprawił, jeśli chodzi o w ogóle tak rynek, powiedzmy, że takich gier podobnych do właśnie tych, które osiągnęły sukces. No dokładnie, a jakby co, słuchajcie, w opisie macie po prostu link do gierki, możecie sobie stamtąd pobrać, nie można tego jeszcze pobrać z właśnie Google Play, musicie jakby innym sposobem to wszystko zrobić, więc w opisie macie link, możecie sobie pobrać bez problemu. To też macie w opisie poradnik, że tak powiem. Tak powiem, no prawdopodobnie też mój kanał, więc zapraszam serdecznie, tak się zareklamuję, no, dokładnie, już korzystam. Tak. Dobra, więc chyba możemy przejść dość płynnie do tematu. Mhm. Więc w sumie chyba w tytule będzie znajdowało się, czy Pokémon Go to najlepsza gra 2016. No tego, dokładnie. Co się orientuje. No i powiem szczerze, że... Dobra, będę z wami totalnie szczery. Ja w Pokémony nie mam za bardzo możliwości pograć, ale wielce żałuję, bo jak wiecie bądź nie wiecie, siedzę w tematyce MMO dość dużo, a tak naprawdę PokeMMO to jest taki... Może... Znaczy, Pokémon Go. Pokémon Go, Boże, co ja gadam. Mylą się te nazwy, wiem. Tak, za dużo tych poke. W każdym razie Pokémon Go to jest tak naprawdę MMO, które się odbywa w naszym realnym świecie. I to jest coś, czego jeszcze nie było, no bo nie graliśmy w WoWa na przykład latając ze smartfonem jak zombie, a po prostu Pokémony to jest coś, co się idealnie wpisuje w klimat, gdzie każdy kiedyś za młodu, kto oglądał serię, chciał zostać trenerem Pokémon, chodzić i łapać te wszystkie Pokémony. Teraz ma możliwość.
I powiem szczerze, jeżeli chodzi o właśnie kwestię tego, czy dla mnie Poke MMO to najlepsza gra. Go. Jezus Maria, ja będę mówił Poke MMO jak coś. Nie, dobra, żartuję, ale tak, będziesz mnie poprawiał w razie czego. Za dużo pokemonowych gier, no. Tak. Więc jeżeli o mnie chodzi, no wiadomo, po pierwsze chciałbym spróbować, mam nadzieję, że kiedyś mi się uda, no ale według mnie jest to na pewno coś na tyle ciekawego, że można to nawet nazwać innowacją może, więc ja się przyłączam do po prostu tego hype'u, który się dzieje wszędzie dookoła i tak. Wszyscy teraz grają w Pokémony. Wchodzisz na ulicę. No chyba, że ja nie. No chyba, że Drakon. No bo masz tableta z tym, z Windowsem. No niestety. Biedny ty. I generalnie co? Jak zauważyliście, w internetach jest naprawdę od cholery tego, hype jest przeogromny. Za granicą filmiki o tym robią naprawdę gigantyczne wyświetlenia. I co by się tutaj dziwić, bo tak naprawdę gra wbiła się na rynek z czymś totalnie nowym. Tak samo jak niegdyś zrobiła to chociażby właśnie Dota, o czym też będziemy mówić. I chociażby zrobił to Minecraft, o czym też będziemy mówić. Nawet zaraz, więc mam nadzieję, że nie możecie się doczekać. No, generalnie chciałbym was tylko poprosić, byście właśnie w komentarzu napisali, po jakiej stronie gracie, jakiej frakcji jesteście. Możecie, no właśnie zrobię ankietę, tutaj na górze macie ankietę. Chcę zobaczyć, jaką frakcję mają moi widzowie, więc wybierajcie. Okej, więc generalnie tak, do tematu Pokémonów można wrócić. Znaczy, bo to cały czas będzie się kręcić jakby wokół właśnie Pokémon Go, ale przejdźmy sobie płynnie, chociażby zacznijmy od Doty, która jakby zapoczątkowała erę moby, jako właśnie najpierw bodajże modyfikacja do StarCrafta, później do Warcraft. Nie, słyszałem, że w StarCrafcie też była modyfikacja. No i to ja nie wiem. Wiem, że oficjalnie była do Warcrafta. Wiem właśnie, ale tak ostatnio, ale dobra, ostatnio jak oglądałem sobie TV Gry, to tam mówili, że StarCraft. Powiedzmy, że im ufam. Powiedzmy, że im ufam. Polecam chłopaków z TV Gry. Tak czy siak, sprawa wygląda następująco, że Dota była modyfikacją do Warcrafta trójki, no już przy tym zostańmy. W późniejszym czasie wyszedł LOL, o czym dużo osób wie, bo cholera, kto nie zna LOLa. Nie trzeba LOLa lubić, ale każdy o nim słyszał. Nie ma szans, żebyście jakby nie słyszeli, nawet moi rodzice słyszeli na przykład o IEM-ie i że turniej jest LOLa. Wiecie, o co chodzi. Każdy o tym słyszał. I tak naprawdę w momencie, kiedy LOL osiągnął swój sukces, zaczęło wychodzić bardzo dużo podróbek gry, bardzo dużo takich plagiatów. No i może ty, Draku, wypowiedz się na ten temat, bo ty troszeczkę, ty nawet nagrałeś o tym filmik, więc generalnie... Więc generalnie prawda jest taka, że kiedy LOL osiągnął właśnie gigantyczny sukces, no to każda firma, czy to nawet początkująca, czy to już zaawansowana, chciała mieć swoją mobę, ponieważ wszyscy mieli nadzieję, że uda im się zrzucić z piedestału właśnie wspomnianego wcześniej LOLa. Co oczywiście skutkowało tym, że mieliśmy taki zasyp krapiszczy, które w ogóle nie miały prawa bytu, że głowa mała. Powstały na przykład takie... powstały takie cuda jak chociażby Guardians of Middle-earth, czyli gra w klimatach Władcy Pierścieni, która była najgorszą po prostu grą, jaką grałem kiedykolwiek. Jeszcze jest płatna na dodatek, nie? O Jezus, to już w ogóle. Generalnie to jest, jeżeli wyszukacie sobie MOBA jako gatunek, no to znajdziecie tysiące tytułów i większość z nich jest po prostu klonami League of Legends, więc no tutaj chyba nie ma za bardzo się co rozgadywać na ten temat. Po prostu jest tego od groma. Bo wszyscy wierzą w to, że po prostu na fejmie jednej produkcji, podobnie jest na YouTubie, nie? Na fejmie czyimś uda nam się stworzyć fejm nasz własny. Tak jest. Dokładnie. No jednak to tak nie działa z reguły. No ale wiadomo.
Czasami szkoda. Czasami szkoda. W szczególności na YouTubie. No. W szczególności na YouTubie. No i tak, bo ktoś teraz może się spytać, ej, ale o czym wy tutaj mówicie? Czemu właśnie o tym wspominacie? Czemu też chcecie mówić o Minecrafcie chociażby? Bo właśnie słyszycie LOL, słyszycie Minecraft i generalnie nasuwa się coś takiego jak gry znane przez każdego. Pokémon Go jest teraz znana naprawdę przez też dużą ilość osób, naprawdę gigantyczną. Na całym świecie, tak jak już Draco powiedział, jest totalny hype na tą grę. Więc zapewne będą też firmy, nie wiem, jakieś grupy osób, które będą chciały też w jakiś sposób zrobić taką grę, która będzie podobna, która będzie korzystała z tego samego, że tak powiem, z tych samych mechaników. Podczepić się pod hype na Pokémony i żeby stworzyć coś własnego, co przyniesie im zyski. Prosto. No dokładnie, więc co do samego Minecrafta. Sami wiecie, że no cóż, Minecraft jak się pojawił, no na początku nie był jakoś taki wow, hype i w ogóle. No, wydaje mi się, że w Polsce na przykład taki hype na Minecrafta taki duży zapoczątkował JJ Joker CTSG. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tak było. Też mi się tak wydaje. Generalnie na całym świecie też to ruszyło po jakimś czasie, bo umówmy się, że kiedy ja na przykład zaczynałem grać Minecrafta, jeszcze nie było tego hype'u. Wszystko zaczęło się tak samo nakręcać. I z tymi nakręceniami wyszło też dużo gier podobnych. Bardzo cały podobnych. Cały czas wychodzą. Cały czas wychodzą. Zasypują one też często Steama. Bo generalnie wcześniej jakoś ludzie nie robili takich gier właśnie akurat z taką grafiką, akurat z takim czymś, tak totalnie specjalnie, że tutaj piksele, tutaj kwadraty, ho-ho, jest fajnie. Ale w momencie, kiedy zauważyli, że kurde, to jest to, że Minecraft wyszedł, notch przytył 50 kilo, bo ma teraz hajs na pizzę codziennie. Nie no, oczywiście żart. No to zaczęli robić jakby też swoje produkcje. I to były przeróżne produkcje, to były chociażby strzelanki, to były chociażby gry survivalowe tak same w sobie, chociaż Minecraft sam w sobie jest grą survivalową, ale tutaj bardziej chodzi o taką typową tematykę zombie, współczesną, umówmy się, takie post-apo. Wychodziło naprawdę wiele różnych shitów, które no de facto nie miały prawa bytu tak naprawdę i do tej pory są często jakby wyśmiewane. To też pamiętam, że Maciek ostatnio nagrał recenzję gry, która przypominała, o kurczę, mam pełno odłamków, która przypominała bardzo właśnie, chwila, jak to się nazywała ta gra? Ta, co jest na Steamie i generalnie też jest taka minecraftowa trochę. Post-apo. Unturned, właśnie. Tak, dokładnie. Wychodzą też gry, które są totalnie podobne właśnie do Unturned. No, nie oszukujmy się, że na pewno Unturned wyszło, no wiadomo, że wyszło po Minecrafcie, tak? I zapewne też była jakby taka no, inspiracja tym Minecraftem. To jest raczej pewne. To jest pewne, że to, jakby to inspirowało się tym. I okej, ta produkcja wypaliła, wiadomo, z powodów takich, że no cóż, po pierwsze darmowe, po drugie na Steamie, po trzecie to no, czymś jednak urzekła. Ale na przykład jeśli chcemy dalej to skopiować, to już totalnie jednak no, ciężko, żeby to nam jakoś wyszło. Tak czy siak, no jak już sami słyszycie, po prostu tych produkcji, tego wszystkiego jest totalnie od cholery, a od zajebania i tak naprawdę ciężko nawet połapać się w nazwach. No i cóż, też nawet na smartfony wychodzą różne takie gierki. Kopie, nawet które mają w nazwie coś z Minecrafta, craft. Jakieś coś craft albo Worldcraft. I właśnie jest taki darmowy Minecraft, co się nazywa World, coś tam właśnie, że Worldcraft. No, tego craftów jest dużo, Woodcraft, pewnie jakieś, nie wiem, Housecraft, pewnie wszystko jest. Childcraft. Childcraft. Więc tak.
No, więc generalnie jak sami słyszycie, możemy teraz się, że tak powiem, obawiać, no bo jak jest jakaś fala, zazwyczaj ludzie wyczuwają nutkę dolarka pod nóżkiem i generalnie zrobią niektórzy wszystko, żeby, że tak powiem, na tej fali gdzieś przepłynąć. No ale zazwyczaj jest tak, że no cóż, ciężko przewidzieć tak naprawdę, co ludziom się spodoba. W przypadku właśnie Pokémon Go też zapewne dużo osób mogłoby to znegować. Zapewne nadal dużo osób to neguje, bo niektórzy tego totalnie nie rozumieją. Niektórzy mają ból dupy, że ludzie przenoszą ten wirtualny świat właśnie w realia. Ale prawda jest taka, że no żyjemy teraz w takich czasach, że no generalnie każdy robi to, co lubi i generalnie nie powinniśmy się do tego dopierdalać. Już mówiliśmy o tolerancji, cholera jasna, więc no. Możecie sobie oglądnąć odcinek. Tym bardziej o Pokemonach gadać nie będziemy, bo to jest w miarę oczywiste. Nie, dokładnie. No, więc, no. Jeżeli chodzi o tą tolerancję, rzecz jasna. No, w każdym razie będziemy właśnie tutaj, tak już podsumowując, też zastanawiać się, czy powstaną różne kopie Pokémon Go i tak dalej, no to tak tylko tak dopowiadam. No i zacznę ten temat, bo w sumie wyciągnął mi się, tak pojawił mi się w głowie taka myśl, która być może to będzie mogła trochę zanegować. Ale nie do końca, bo zrobiliśmy mały research już jeszcze przed odcinkiem, no i już zacząłem. Och tak? Znaczy ja mówię za siebie, ale chciałem ci tam, że też dziękuję. Coś tam zrobiłeś. Tak, zrobiliśmy research, dokładnie. Zrobiliśmy research, więc zacznę najpierw od tego, dlaczego mi się wydaje, że nie powstaną takie rzetelne kopie Pokémonów. Bo zacznę od rzetelności. Z tego, co wczoraj udało mi się usłyszeć, Pokémon Go ma już większą przepustowość łącza niż Twitter. Niż Twitter. Tak. Czyli generalnie jest to całkiem duża moc tego łącza, czy duża przepustowość. Bo to... A jeszcze jak to do sklepu wyjdzie. Ja pierdolę. No, w każdym razie i tak serwery już padają z tego, co słyszałem, co chwilę. Bo nie są w stanie wytrzymać tego całego hype'u tych wszystkich graczy. No i tu się pojawia problem, bo jeżeli ktoś chciałby zrobić tak naprawdę kopię Pokémon Go, nie powiedziałem Pokémon, jestem z siebie dumny. No ja z siebie też. No to po prostu by musiał zainwestować tyle pieniędzy, że myślę, że to takie małe studia by przerosło. Ale już zauważyłem, że po prostu wszyscy próbują się podczepić pod hype postaci, chociażby milionów poradników, no jak na przykład grać w Pokémon Go, czy jak zarabiać pieniądze w Pokémon Go. Jest tego po prostu już miliony. I to nie w formie filmów, tak jak na przykład na YouTubie, tylko właśnie w formie osobnych aplikacji, które będą na siebie zarabiać, no bo ludzie na przykład tam mówią, jak scheatować, jak łapać Pokémony lepiej, jak tam łatwiej zdobywać przedmioty. Takie różne pierdoły, które prawdopodobnie wszyscy wiedzą, którzy grają, a jednak się pojawiają takie rzeczy. Często pewnie będą to skamy, bo też ciężko zrobić tutaj dokładny research, czyli pościągać i posprawdzać, ale wydaje mi się, że po prostu ludzie będą szli bardziej w tym kierunku. Chociaż zauważyłem też, że powstała jakaś gra i tutaj nie chcę się pomylić, ale po wpisaniu Pokémon Go wyskoczyła mi gra, która nazywa się Geopets, czyli takie światowe zwierzątka i są to walki Pokémon, które co prawda nie są, znaczy Pokémon. Zwierzątek, jakichś tam dziwnych. Które co prawda nie są tak, że łazimy sobie i łapiemy, tylko po prostu walczymy, ale po wpisaniu tagu Pokémon Go, no to wyskakuje nam taka pozycja. Wydaje mi się, że to było wcześniej. Wyszło w czerwcu, pod koniec czerwca tego roku. Aha, o no to... No, premiera Pokémon Go była w lipcu, więc akurat jakoś się to nałożyło jedno o drugie. No, ale tak to mniej więcej się przedstawia. Znaczy powiem ci tak, właśnie zauważyłem, że tego wszystkiego jest teraz od cholery. Jakby każdy portal też chce na tym skorzystać, bo wiadomo, jak klikniemy w linka, no to tutaj jakiś dobry clickbait zrobiły sobie, hoho. No to generalnie pieniążki się posypią, no za chociażby wyświetlanie stronki.
powstało też trochę grup tematycznych na Facebooku, na które też może zaprosić, mogę zaprosić serdecznie, w opisie znajdziecie te grupki. Nie wiem, bo może ktoś będzie szukał jakiejś informacji, to możecie po prostu tam znaleźć. No i teraz tak, co mi się wydaje? Bo teraz tak, Pokemony, okej, fajnie, można tutaj, Pokemony pasują jakby do naszego świata, tak jakby nie patrzeć. Ale wydaje mi się, że można by było wiele rzeczy w to wpasować. Na przykład kojarzysz bajkę, która nazywała się Digimony? No tak. Kto jak nie pamięta? Więc wydaje mi się, że nawet takie marne kopie potróbki mogłyby wychodzić może oczywiście na mniejszą skalę, wiadomo, bo nie ma to jak oryginał, to tak samo jak chociażby World of Warcraft też osiągnął sukces, o tym zapomnieliśmy powiedzieć. To też wyszły takie gry pokroju Forstory, Runes of Magic, które naprawdę były totalną zrzynką. Tak wydaje mi się, że nawet ludzie mogliby się pochamić o takie marne, umówmy się, kopie. Bo z tego co kojarzę, to Digimony to raczej taka podróbka Pokemonów była. No, taka konkurencja, wiem, ale marna. Przecież, no, czy właśnie nie tak wiem. Nie pamiętam, bo za dzieciaka to oglądałem i to już było dosyć dawno temu, więc totalnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że mogliby naprawdę takie duperele, totalne duperele wpierdzielić z różnych uniwersów. Nie wiem, kurwa, może jeszcze nim zrobią... Tak, Beyblady, albo kurde, niech jeszcze zrobią łapanie murloków. O, to jest to. Blizzard zrobił z tego, Blizzard zauważył, że World of Warcraft przynosi im coraz mniejsze przychody, bo dodali możliwość kupowania abonamentu za golda w grze. Zrobili swoją karciankę, bo nie było dobrej karcianki na rynku. Zrobili mobę, bo czemu nie? Czemu by nie zrobić moby? To niech jeszcze zrobią taką grę i że łapiemy murloki. Jeśli ktoś z deweloperów Blizzarda ogląda, nie musicie mi dziękować. 30% zysku wystarczy. Bo i tak będę multimilionerem. No właśnie. No, w każdym razie tak. O, tu. Czyli skrzyneczkę mamy. No. Bo teraz o czym byśmy chcieli w sumie pogadać w tej całej sprawie, bo no, tak szczerze powiedziawszy, to jeżeli chodzi o podróby, no to po prostu możemy być pewni, że na pewno coś będą próby powstawania. Na pewno. Nawet jeżeli nie w formie właśnie łażenia GPS-owego, czyli po świecie realnym, no to nawet coś w stylu tego GeoPets, gdzie po prostu mamy jakieś fejkowe Pokemony, tak zwane fake-mony. Bo Pokemony są w końcu objęte prawami autorskimi. No i będą po prostu się takie kwiatki działy. Może po prostu pogadajmy na temat Pokemonów, bo tak wydaje mi się, że temat podrób... No, że temat podrób, no to jest temat tak naprawdę... Temat rzeka, nie? Temat rzeka i szczerze to zobaczymy dopiero jak to będzie. No, w sumie jedyne jak możemy się przekonać, to dać po prostu odrobinę czasu i tyle. Odrobina czasu. No w 24 godziny ciężko coś takiego zrobić. Chociaż nie wiem. No wiesz, gajdy to gajdów mówię ci już jest kilka tysięcy, więc. No. No więc co do samych Pokemonów, cholera, powiem wam szczerze, że ja jakby za dzieciaka oczywiście uwielbiałem Pokemony, potrafiłem oglądać godzinami, nie wyglądało to w sposób taki, że oglądałem z odcinka na odcinek, tylko po prostu leciały Pokemony, to oglądałem, jakby byłem za młody, żeby to wszystko zrozumieć, nawet nie pamiętam tej fabuły tak naprawdę, jedynie pamiętam po prostu przygody Asha, co się tam działo i tyle. Nie pamiętam właśnie jakieś tam fabuły. Pamiętam, że był zespół R i że zawsze wylatywali w kosmos. I zespół R znowu błysnął. Tak, dokładnie. Dużo rzeczy pamiętam. Naprawdę wspomnienia jak najbardziej są, tylko że nie oglądałem jednak tych wszystkich odcinków. To też... Troszeczkę może grałem w te gierki pokemonowe, bo tutaj jakaś kolonia była, tutaj jakiś obóz, hehehe. No i generalnie czasami wieczorkami nie było co robić, a że ja zazwyczaj chodziłem później spać. No to
tutaj na Game Boyu, tutaj też na Nintendo, znaczy Nintendo to już w późniejszym czasie, ale na takich przenośnych, powiedzmy, urządzonkach sobie popykiwałem te Pokemony, ale teraz tak naprawdę przez kilka lat już tego nie robiłem. Pozapominałem nazwy większości Pokemonów, tak naprawdę przestałem się tym hypić. Jak mam być szczery, do momentu, aż nie wyszło Pokemon Go, bo może zrobili idealne jakby połączenie, tak naprawdę. Mogę się poczuć jak dziecko grając w tą grę, co moja dziewczyna potwierdzi, naprawdę. Jak wyskakiwało mi, że Pokemon jest blisko, cieszyłem ryjek, jakbym miał 7 lat i po prostu marzył po prostu o zostaniu trenerem Pokemonów takim prawdziwym. Naprawdę ta gra dała mi to uczucie, które doświadczałem kilka lat temu, którego nawet może chciałem doświadczyć, bo nie byłem w stanie aż tak bardzo. Jak wiadomo, no cóż, żyjemy w świecie, jakim żyjemy, no brak tutaj magii, brak tutaj jakichś fajnych stworków, ras, no chyba, że mówimy tutaj na przykład o czarnych czy arabusach, ale generalnie jakby nie patrzeć, zawsze człowiek marzy o takich rzeczach, które są nieosiągalne. I ta gra, powiedzmy, dała mi coś, czego chciałem za dzieciaka i co cieszy mnie aż do tego momentu. Dziękuję serdecznie. Draku, przejmujesz mikrofon. Dobrze, ja mam swój mikrofon, chciałem tylko zaznaczyć. A, no to przepraszam, ja się napiję. Ojej. Ty sobie swój zostaw, chociaż masz fajne, to możesz dać, ale dobra, wracamy do tematu. No właśnie, ja wielce żałuję, że nie mogę sobie zagrać w Pokemony, bo jak już wspomniałem, no niestety, telefon mój jest już na wyczerpaniu, na końcu swojej żywotności. Natomiast wiem, że sam bym się jarał tą grą z tego względu, że ja trochę, powiedzmy, że chyba bardziej hypiłem się Pokemonami tak ogólnie. Oczywiście nie jestem jakimś Pokemonowym nerdem, co znowu nie jest oczywiste, ale powiedziałem oczywiście, nieważne. W każdym razie, no dużo, naprawdę masę odcinków Pokemonów obejrzałem, nie wszystkie, bo tam do któregoś momentu już po prostu się nie dało. Nie wiedziałem już po prostu, co się dzieje momentami, bo już te generacje wychodziły, jest już chyba z 1000 generacji Pokemonów, tych Pokemonów jest miliard, więc ja już totalnie tego nie ogarniam. No ale te pierwsze generacje Pokemonów, te właśnie, które zapewne ty też pamiętasz, no to właśnie się nimi jarałem. No i też zawsze jako dzieciak marzyłem, żeby właśnie gdzieś tam no łapać, być tym trenerem, właśnie no podróżować jak aż, przeżywać te różne przygody itp. No i właśnie teraz przez ten okres, kiedy przestałem oglądać, grałem sobie też różne właśnie gierki na Game Boyach, na emulatorach i tak dalej, i tak dalej. Cały czas potrafiłem się tym jarać jak dziecko, a teraz też miałem jak ty zastój i kiedy pojawiło się Pokémon Go, ja nagle się złapałem za po prostu policzki i z radością dziecka zacząłem piszczeć, no bo bym sobie chętnie zagrał po prostu. No i tak. O kurde. Widzę, że tutaj grubo. Głęboko. Deeper. Szczerze, ja jak najbardziej wspieram to, że ludzie właśnie tak niesamowicie jarają się tymi Pokemonami. Niektórzy uważają, że to jest, nie wiem, dziecinne, że to jest złe, ale cholera, to fajnie jest czasami znowu być dzieckiem, nawet jak już tam, nie wiem, trzeba zarabiać na wyżywienie. W siebie, swojej rodziny, no to jednak fajnie jest być dzieckiem, bo biada temu, kto to już stracił swoje dzieciństwo i w ogóle. No generalnie bardzo się tym jaram. Poza tym jest to kwestia też tego, że te Pokemony, one w końcu powstała jakaś gra, która sprawi, że gracze wyjdą z domu, no. No dokładnie. To jest prawda. To jest fajne, bo nawet takie społeczne gówno jak ja ma, że tak powiem, chęci wyjść z domu, poszukać jakiegoś nowego boksa. Na przykład teraz w piątek ze znajomymi mamy zamiar wziąć autko i po prostu zacząć szukać boksów. Nie. Tak konkretnie, więc to jest całkiem fajne. W ogóle mówienie, że coś jest dziecinne, jest totalnie idiotyczne. To tak jakby, nie wiem, według mnie to mówią osoby, które nigdy tego dzieciństwa po prostu nie miały, które jakby
kurczę, nie wiem, które jakby nie doświadczyły tej słodkości dzieciństwa, powiedzmy. Bo jednak jeśli w wieku dorosłym, że tak powiem, możemy poczuć się jak dziecko przy czymś, to ta rzecz jest dla nas, powinna być rzeczą świętą tak naprawdę. Bo nigdy nie mogłem być tak zrelaksowany, tak, nie wiem, tak zrelaksowany, tak zadowolony, jak za czasów po prostu dzieciństwa. I tak naprawdę często chciałbym wrócić do tych czasów, gdzie tak no beztrosko się, można powiedzieć, żyło i wszystko było tak na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. No, no cóż, więc osoby, które, że tak powiem, nie wiem, jakoś to negują, to naprawdę muszą, że tak powiem, musiały mieć zniszczone dzieciństwo. No. Pewnie tata przychodził im do pokoju w nocy i... No, musiałem to zarzucić. W każdym razie jest dość smutne. To jest takie fajne określenie, ja się do tego jak najbardziej przyłączam. Ameba życiowa, czyli on sobie po prostu egzystuje i... A to na dół musimy wyjść. Tak? I nic z tego nie ma po prostu. To jest życie na zasadzie praca, dom, spanie, praca, dom, spanie i zero pasji, zero jakiejś zabawy. Zero Pokemonów. I to życie przemija. A Pokemony same się nie złapią. Tak? No, level sam się nie nabije, Pokemony same się nie złapią. Dokładnie to... tak. No, no i generalnie no, zazdroszczę po prostu ludziom, że mogą w końcu, nie wiem, się pobawić, połapać i mam nadzieję, że dołączę kiedyś do tej społeczności. No. I też będę tam łapał. No, połapiemy sobie razem, Draku. O. Połapiemy sobie diglety, he. XD. Nie no. Więc w sumie co ludzie, wydaje mi się, że no już powoli byśmy kończyli, nie? No bo tak naprawdę wszystko jakby powiedzieliśmy, tak naprawdę, no miejmy nadzieję, że ta gra po prostu będzie aktualizowana. Teraz zostało dodane chociażby właśnie wymiana Pokemonami, czy też innymi itemkami. Jak najbardziej spoko. Robią z tego naprawdę fajną MMO, która to cholera będzie odbywać się w realnym życiu. To jest bardzo fajny patent, fajny pomysł. I cóż, nie dajcie się naciągnąć na różne skamy, shity. Nie pobierajcie chujowych aplikacji. Patrzcie zazwyczaj na ocenę, na komentarze ludzi i no cóż, zwracajcie na to uwagę, bo naprawdę możecie nabawić się wszelakich chorób wenerycznych telefonu XD. No i cóż, jako że już powoli kończymy, tak tylko napomknę, żebyście po prostu zostawili lajka, skomentowali filmik, no i cóż, wbicie do Draka na kanał, tak? O właśnie, właśnie. No właśnie, jak zostało powiedziane na początku, tak. No dokładnie. Tak zapraszam. Który kanał mam podać, bo ostatnio przez przypadek podałem tamten drugi. A ja już sam nie wiem, panie, ja tam skomentuję w komentarzach, a podasz, który podasz, ale to zapraszam do sekcji komentarzy, tam będę ja. I powiem no hej i coś tam. No, w każdym razie, myślę, że tak jeszcze chyba dokończymy tego rifta, nie? Tak, rifta dokończymy jak najbardziej, więc... To w sumie, żeby tak zająć czas, to można też pogadać o tym, co tam się w sieci pojawia generalnie na temat Pokemonów, bo są te różne jakieś takie aferki. Dokładnie. Znaczy, ogólnie poza tym, że jest masa memuchów, to jeszcze są różne filmiki. Generalnie ostatnio poszukiwacz coś tam wrzucił. Tak, tak. Jak ludzie wbiegli na autostradę, bo niby tam był Mewtwo. No, ale to chyba był fake. Z tego co mówił, to był jakiś protest i po prostu ludzie blokowali autostradę, ale no, są też jakieś tam akcje, powiedzmy, że realne albo takie opisywane, które prawdopodobnie są realne, ale niekoniecznie, bo to tak, niektóre to po prostu wyglądają jak próba nachapania się fejmu też jakiś ten typu, że jakiś gość wszedł na most, bo znalazł tam legendarnego Pokemona, po czym spadł i się zabił. Albo że ludzie rzucają telefonami zamiast pokebolami, nie? Znaczy to już raczej jest... Wiesz co, w sumie ja jestem w stanie to uwierzyć. Jestem w stanie w sumie to uwierzyć, niektórzy ludzie to debile. Tak? No ale... Ależ... Po prostu widać, że są niektóre jakieś takie akcje, które no... nie wyglądają zbytnio realistycznie. Chociaż z tego, co słyszałem, była na przykład ta dziewczyna, co znalazła trupa, szukając Pokemonów. Nie wiem, czy słyszałeś. O kurde. No, znalazła Pokemona jakiegoś, a okazało się, że tam leżał trup jakiegoś człowieka, zamordowany gość, nie?
Ja pierniczę. No to ciekawie mnie, aha. No to ciekawe, który level pokażę. Nie, to dosyć zabawne. W ogóle fajne też memuchy wychodzą. Na przykład, że tam był jakiś... jakaś babka, że przyszłam coś tam zapytać o pracę, a koleś, dlaczego chciałabyś u nas pracować, a ona, że Charizard jest w tym budynku. Albo, że koleś przyszedł po 18 latach do kościoła i ksiądz się go pyta, że dlaczego, a on mówi, że jakiegoś Pokemona w kościele znalazł, albo, że centrum Pokemonów, w ogóle centrum Pokemonów u mnie jest w kościele. Boję się tam wchodzić, bo ja generalnie w kościele nie byłem dobre kilka lat i... No i cóż. No, jeszcze obsługuj telefon, to cię zabiją to siatkami z Biedronki. Dokładnie. Więc no cóż, Rift skończony. Możecie śmiało napisać tematy na pogadankę. Możecie przede wszystkim też napisać, zlajkować tak, żeby pokazać mi, że chcecie po prostu serię z Pokémon Go. Teraz będę też często u Draka bywał pewnie, bo taki mały projekcik sobie zaczynamy. O którym się zapewne dowiecie jeszcze. No i cóż, będziemy coś po prostu jeszcze z tego kminić, oczywiście, jeśli będziecie chcieli. Więc to by było na tyle. Dzięki ci, Draku. Ja tobie i wam również. No i cóż, trzymajcie się. No i cóż, powodzenia, młodzi trenerzy. No starzy też, bo może jednak mam jakiegoś starszego widza. No dobra, tak czy siak, trzymajcie się i cześć. Cześć.